Wykręciłem cały zawór regulacyjny, teraz go muszę rozebrać i wyczyścić. I mam rozebrany ten zawór. Znaczy, tylko wykręciłem cewkę z zaworem z bloku i już mam przyczynę, bo ten zawór moduluje przepływ oleju i reguluje obroty pompy wirowej. I na podstawie tego właśnie jest utrzymywane ciśnienie w opryskiwaczu. I teraz widać tutaj, jak kawałek, nie wiem, czy to będzie widać, w tym miejscu jest kawałek opiłka, który zablokował suwak. I jest teraz to ustawione na maksymalny przepływ. Dlatego Michałowi cały czas było za wysokie ciśnienie, bo nie dało, no nie modulowało. Także dobrze, że to znalazłem i teraz to muszę wyjąć. Tylko jeszcze chcę, żeby to było widoczne. Muszę wziąć tą kamerę, tak postawić i teraz wezmę. I ciekawe, czy będzie to widoczne. Takie coś tu było. I to powodowało, że zawór się nie mógł przeregulować. To z pompy jest, nie? Pomimo, że wszystko było wyczyszczone. Gdzieś jeszcze jakiś ten. W ogóle trzeba było tak naprawdę wszystko rozebrać i. No ale to nigdy nie wiadomo. Teraz nie wiem, czy on się w tą stronę przesuwa, czy. Dobra, to sobie jeszcze ładnie obejrzę wszystko i ten. A tu jeszcze jest następny. Ja cię kręcę. Także takie dwa. Czyli ten suwak jest zablokowany, bo prawidłowo to powinien być w takiej pozycji, jak ja tutaj teraz to mam. I jak go nacisnę, to powinno to pracować. A tutaj jest to zatarte, zablokowane. Pewnie jakieś opiłki tam weszły i dlatego tak to jest. Dobrze, że znaleźliśmy przyczynę tego wszystkiego. Rozebrałem ten cały zaworek i ogólnie było to tak, że to było zakleszczone, nie dało rady tego wsunąć do końca, ale w tą stronę się udało to wysunąć i wypolerowałem to bardzo drobnym papierem wodnym tu i tutaj i teraz to się ładnie przesuwa, bo gdzieś były jakieś zadry od tych opiłków, ale tak i tak założymy ten, który był na tym głównym bloku, bo on jest nieużywany, a tego założymy tam, żeby tylko zaślepić. No i teraz się przesuwa ładnie. Chociaż nawet byśmy może i tego założyli. Teraz to pracuje tak jak powinno. Dobra, skręcam to. Jeszcze zastanowię się, czy tego, czy tamtego założyć. Zaraz będzie próba. No i nie wiem, czy nie rozebrać całego tego bloku i poczyścić wszystko. Chyba tak zrobię. Bo tam też może się jakieś śmieci zawieruszyły. Rozebrałem ten blok i tak jak widać tam głębiej w otworku też są jakieś opiłki. Tutaj wykręciłem jedną zaślepkę. Tutaj widzę, tam jest jakaś kryza. Głębiej. Ciekawe, czy nie jest zapchana. Trzeba to będzie się przyjrzeć. Także wszystko ładnie wydmuchamy i złożymy to już ładnie na czysto. I tu też jeszcze był jakiś zawór. Też by należało tutaj odkręcić i zobaczyć, czy ten suwak w środku się przesuwa, czy nie jest zatarty. I tu jest jeszcze jakiś zaworek, też z suwakiem w środku. Ten jest regulowany jakiś. Czy to wszystko ładnie wyczyścić i złożyć i za chwilę zrobimy próbę. No ale wiadomo, to było przyczyną tutaj to, że ten suwak był zablokowany, no i były tu opiłki, no ale trzeba sprawdzić wszystko po kolei, czy gdzieś jeszcze nie ma jakichś
zanieczyszczeń. Dlatego to całe musiałem rozebrać. Dobra, czyszczę to wszystko i zaraz to składam. Rozebrałem ten kolejny zawór, który jest w bloku. I tak, tutaj to ładnie odkręciłem, sprężynka wyszła, to wyszło. Ale też tu jest suwak i tak się przyglądam i też nie mogę go wysunąć, też jest zacięty. Nie wiem za co on odpowiada w tym rozdzielaczu. Ale na pewno musi się swobodnie przesuwać. Także będę próbował to jakoś tutaj delikatnie wyjąć, może mi się to uda wysunąć. Bo to nie jest tutaj na przelot. Tam jest chyba tylko taka mała dziurka. Dobra, będę próbował to jakoś. Nie, jest. To wychodzi. Jest też zatarty. Tak, on powinien. Dobra, teraz próbujemy to jakoś jeszcze wybić. No i tak jak podejrzewałem, był zatarty. Nacisnąłem trochę mocniej tym imbusem tutaj i jakoś się wysunął. Będę musiał to też ładnie wypolerować i ogólnie trzeba będzie do tego dążyć, żeby dali cały nowy ten blok. Ja to teraz wszystko rozruszam, może jakoś opryski będą szły, ale to tak nie powinno być. Dlatego warto przejrzeć wszystko, jak już był problem tu. Trzeba wszystkie elementy ruchome przejrzeć i wyczyścić i złożyć od nowa. Nie mam innego sposobu, w taki sposób to ładnie wypoleruję. Bo jak to się zacina, bo są rysy. Teraz powinno ładnie się przesuwać. No i po wyczyszczeniu teraz to się dopiero swobodnie przesuwa. Dobra, to mamy wszystko rozruszane, teraz tylko zmontować. Dobra. I zabieram się za montaż. To mam ładnie już rozruszane. Teraz widać, jak to sobie fajnie pracuje. Będę teraz to wszystko składał po kolei do tego bloku. Blok jest ładnie też już wyczyszczony, wydmuchany, nie ma tu zanieczyszczeń i powoli go składamy. Zaczniemy od tej kryzy, która jest, tu jest jeszcze jedna kryza w środku, ale nie wykręcałem, bo widzę, że ona jest drożna, przedmuchałem, to nie ruszałem, wykręciłem tylko tutaj tą, gdzie to było, tu, w tym miejscu. Zaczniemy od montażu jej. Zaczniemy od zamontowania tej kryzy. Ona jest taka dziwna, bo nie ma żadnego otworka w niej. Tak wygląda, jakby to gdzieś tam w środku, po zewnętrznej stronie, bo tak wygląda, jakby w tym był jakiś tłoczek i on przepuszcza to jakby chyba po zewnętrznych stronach, bo nie ma tutaj otworu w środku. Zamontujemy najpierw to. Rozebrałem wszystko, żeby być pewnym, czy nie ma gdzieś jeszcze pozostałości tych opiłków i czy wszystko jest drożne i ruchome, czy elementy ruchome nie są zablokowane. Dokręcimy to. Dobra. I w to miejsce przychodzi teraz ten zawór. Posmaruję te o-ringi tym smarem silikonowym. Wszystkie. I wkręcamy. To był chyba klucz 32. Dobra, dokręcone. Teraz zamontujemy sobie tutaj
to miejsce przychodzi taki zaworek. I sprężyna. Sprężyna. I to jest taką zaślepką z prowadzeniem tego zaworka. Będę musiał uważać, żeby to ładnie trafić. Najpierw to wyczyszczę. O-ringi są w miarę, praktycznie nie zużyte, bo maszyna nie ma bardzo... Bo maszyna jest młoda, tylko daje smar silikonowy. Następnie ten zaworek. Dobra. Jest w porządku. I pozostało mi zamontować ten zawór, który jest zmodulowany i steruje przepływem i obrotami pompy wirowej. Trzeba w ten sposób. Teraz posmarujemy sobie to ładnie smarem silikonowym.
Spróbujemy to złożyć. I teraz po naprawie, po złożeniu, ładnie nam tutaj to pracuje tak jak powinno. Również o-ringi z marem silikonowym. I wkładamy go tutaj. I zostanie mi założyć tylko jeszcze cewkę, zamontować cały blok na opryskiwaczu i zrobić próbę. No i gotowe. Mamy to zmontowane. Teraz tylko założymy to na opryskiwacz, zrobimy próbę i ciekawe, czy będzie jakiś efekt pozytywny. To zakładam tam, zaraz pokażę, w blok elektrozaworowy w opryskiwaczu. A to tam podłączam. Założyłem ten, który był. Nie zamieniałem tych elektrozaworów. Założyłem ten, który rozruszałem i zobaczymy, co się będzie działo. Ewentualnie, jak będzie coś nie tak, to podmienimy. Bo ten jest tam w bloku, w opryskiwaczu. Taki sam, bo gdy mamy rozwiązanie takie, że pompa wirowa jest napędzana z ciągnika, z hydrauliki, no to jest wtedy ten, który jest tam w rozdzielaczu wkręcony. A jeżeli jest tak jak w naszym przypadku, że jest od pompy nawałek, to musi być osobny układ i osobny zawór, który tym steruje. Także co? Zostało tylko to zamontować i zobaczymy. No i blok już mamy zamontowany, zaraz robimy próbę. Wtyczka podpięta i ciekawe, co z tego wyniknie. A gdy nie ma opryskiwacz pompy nawałek, to są przewody tutaj podłączone, w tym miejscu. I to jest ten sam zawór, który ja tam właśnie robiłem, tylko że jest tutaj w całym bloku elektrozaworowym, bo wtedy olej jest brany z hydrauliki ciągnika, a w naszym przypadku jest osobny układ. Teraz też to mogę złożyć i te dwa zawory są takie same, także możemy je podmieniać. Także to mogę sobie teraz tutaj skręcić, a przewód, który przychodził tutaj, jest teraz podpięty tam, bo ten jest niepotrzebny. Dobra, to mamy skręcone, to mamy skręcone. Możemy robić próbę. Co, działa? Nie wiem, to się chyba tak nie sprawdzi. Na można sprawdzić. Ale paru... Chociaż jak tu ustawię na ręce na 10, to jakby się nie cofał do końca. A tu na 5. Nie wiem właśnie, czy to tak jest. Nie trzyma 5? Nie. Nie wiem, co trzeba na pole. Dojeżdżam na pole, na poligon, gdzie są robione zawsze próby maszyn. Zaraz zobaczymy, jak to działa, czy będzie nam utrzymywał wydatek cieczy roboczej. Co robisz? Te profile, ale to na razie to miejsce ustawię. Działa nawi? No teraz na chwilę działa i później raz przez. To może kable gdzieś nie łączą.
co, jest całkiem inaczej. Trochę ale starczy. Nie trzyma całych 200, byś tak jechał stałą prędkością? No czekaj, no zaraz, bo to tak przy tych... Dochodziło 220 na od nowości. To było od nowości zjebane. Ale mi się wydaje, jakby ta cała kostka była nowa, to może by w ogóle idealnie trzymało. No bo to zobacz, jak nie miałem nigdy takiego. Już jest. Czujnik mi tam zgłupiał. Się kurzy. Czemu tak kawali? Nie, no teraz to jest... Kurwa... Wyciśnienie jest, jakby tam jeszcze leciutko tam... Włączyłem teraz mieszadło, nie? Jak szybciej jadę, to wyłączam mieszadło, bo nie dawało dużo się do tego. To dzieli wtedy na mieszadło i na te. Dlaczego tego wczoraj nie zrobiliśmy, tylko się pierdomęczyłem z tym. No ale ty pojechałeś tam, tak? Daleko. No tak, ale wcześniej też mówiłem, że mam problem z tym. No pryskałeś, to myślałem, że wszystko dobrze jest. No jak tam były opiłki, to jak to miało sterować? Ciekawe jakby na tamtym, ale to... No wiesz, jest wahnięcie, ale zaraz się ustabilizuje, kurde. No jest prawie, że 170 patrzą, cały czas masz tak samo, prawda? To nie miałem, od nowości nie miałem tak, nie miałem tak, nigdy nie pokazywało tak. Zawsze było 10 plus, 10 minus. Bo no wtedy była pompa pierdolnięta. Ale pompa i ten zawór też mógł być tam już się zacinać. No teraz jest kurde. No to dobrze. No zobacz, 20 na godzinę, jadę 170. A wczoraj to nie mogłem, jak ja się wczoraj umęczyłem. Kurwa, ja nie wiem jak to będzie popryskane. 180 litrów. Na godzinę i mieszadło na trójce. Jeszcze na czwórkę można dać. Zobacz. Przedtem to musiałem mieć wyłączone mieszadło. No bo nie było obrotów pompy, bo... Była tak, i mało trójce. Ciśnienia, to ciśnienie sobie dzieli na pół, nie? No. Zrobimy na
masz ustawione na dyszę od RSM-u, tak? RSM-u, tak. No, przedtem miałem inne te założone, też brązowe. Trochę tak, no jeszcze mam trochę szybciej jechać. To są duże dysze. Na 200 litrów. Tu mieszadło mam jeszcze włączone, mieszadło niepotrzebne. Prawie, że jest stałe, jak się trzymam prędkość, to że... Nie miałem tego od początku, ale ja to mówiłem, że mi za bardzo faluje tutaj ten wydatek litrów na hektar. Nie, to jest normalne, no ale... Normalne, ale ile? Czyli było od początku coś było nie tak. No bo tu spada, załóżmy, o 5, tak? Ale jak mi wskakiwało 20... A jakbyśmy jechali wolniej, to pewnie by jeszcze stabilniej to wszystko może było. No tak, bo tutaj bo są dziury. No i na prędkości też, no, większe różnice. Dobrze. Dobra, to jedziemy. No i zjeżdżamy. Na tą chwilę wygląda, że jest wszystko dobrze. A nawet bardzo dobrze. No i jesteśmy po takiej pierwszej próbie po naprawie tego modułu, który steruje wydatkiem cieczy. Jak to nazwać? Moduł, zawór. Jest to właśnie wpięte w ten układ pompa hydrauliczna z wałka do pompy wirowej. I na to wskazuje, że od początku był problem z tym układem, ponieważ nie mogliśmy utrzymać stałego wydatku cieczy. Były bardzo duże rozbieżności i nas zapewniano, że tak jest i tak powinno być. Ale teraz wskazuje na to wszystko to, że to się działo coś wcześniej już z tym układem hydrauliki, dlatego to się teraz wszystko rozsypało nam po gwarancji, 3 tygodnie po gwarancji. I tak, wymieniłem na początku, wiadomo, pompę, wymieniłem silnik, wypłukałem wszystko, ale nie rozbierałem tego elektrozaworu, bo myślałem, że nie będzie konieczności. Pojechał pryskać i pompa pracowała cały czas na wysokim wydatku, ponieważ był zablokowany ten suwak, co było widoczne na filmie. Były tam opiłki i to po prostu, bo ten zawór steruje przepływem, który idzie na pompę wirową, a zmiana obrotów pompy wirowej wpływa na wydatek cieczy roboczej. I po wyczyszczeniu tego, rozruszają tego suwaka, zrobiliśmy próbę na podwórku bez oprysku, tylko czy utrzymuje nam ciśnienie na ręcznym, na postoju. No i po tym okazało się, że jednak ten suwak, który rozruszałem, że on tak nie działa jak należy, bo był taki przedział, że nie schodziło do 4 barów. Jak ustawiliśmy 3 bary, to nam schodziło, powyżej 4 już nie mogło nam zejść. To postanowiłem, bo tak sobie myślałem od początku, że to tak się nie da, że to się po prostu przepoleruje, że to będzie działało jak należy, bo to jest hydraulika i to wszystko musi być dokładnie wykonane. Zamieniłem te zawory, wziąłem z tego bloku, który jest na opryskiwaczu, założyłem tutaj. No i teraz, tak jak widać było na filmie, przejechaliśmy, wygląda na to, że wszystko jest ok. I teraz pytanie, jak do tego podejdzie firma Horsch? Czy nam zwrócą pieniądze za te części, które włożyliśmy, 28 tysięcy, i uważam, że również powinien zostać wymieniony cały ten, cała ta kostka, którą rozbierałem, ponieważ na tych innych zaworach również było widać zatarcia i uważam, że to również będzie miało wpływ na pracę tego całego zaworu sterującego. Także tak to wygląda na tą chwilę. Czekamy, co nam odpowiedzą. Nie dali nam części, musieliśmy za te części zapłacić. Dziwna sprawa, bo podobno rękojma jest i powinni nam to uznać. Ale w ogóle na początku
Taka ciekawostka, oni się tylko upierali, żeby wymienić samą pompę, na co ja się nie zgodziłem, bo jak możemy wymienić samą pompę, jak w całym układzie było mnóstwo opiłków, to czyli tak, uszkodzony został na pewno w środku hydromotor, który napędza pompę wirową i blok elektrozaworowy, który teraz widzieliśmy, że były w nim opiłki i blokował modulację, która steruje przepływem oleju. Także w tym układzie trzeba wymienić wszystko na nowe i powinno być dobrze. Teraz jest tak, wydaje mi się, że jest dobrze, ale dla pewności trzeba by jeszcze wymienić tą całą kostkę, moim zdaniem. I chorz powinien nam tę kostkę dać. Także w ogóle nie planowałem, nie chciałem tego ruszać, ale no jest to wszystko po gwarancji i wzywanie ponownie serwisu, czekanie na ten serwis, bo też byśmy musieli czekać, a trzeba robić prace polowe. Postanowiłem, że się tego podejmę i choć nie jestem nie wiadomo jakim fachowcem w dziedzinie w ogóle hydrauliki i innych tam nawet i mechanicznych rzeczy, ale mam takie podejście do wszystkich spraw. Po wszystko, jak coś nie działa, coś jest nie tak, rozbieram to wszystko, weryfikuję, czyszczę, przeglądam, patrzę, czy się nic nie zacina, czy wszystko ładnie się ze sobą zgrywa, czy pracuje, czy się przesuwa. No i tu było widoczne to, że suwak był zacięty. To taka usterka, którą wizualnie możemy zlokalizować. I to jest chyba najistotniejsza rzecz. Rozbieramy i powoli wszystko analizujemy, jak nie wiemy, co jest. A nie wymieniamy całe podzespoły na nowe, bez sensu, bo to też nie ma sensu. A zauważyłem, jak to działa od strony serwisów, że po prostu jest jakaś decyzja, wymieniamy elektrozawór. Dobra, ale nie szukamy przyczyny, co się stało, czy coś wpadło, czy jest przytarty. Bo jeżeli coś wpadło, to skądś musiało się to wziąć. A jeżeli coś tam, coś jest, jakieś ciała obce, to wiadomo, że są z pompy, czy z jakiegoś innego elementu, czy z silnika hydraulicznego, które tam nie powinny być. I moje takie zdanie jest, że ogólnie tutaj, w tym opryskiwaczu, był problem na samym początku, ponieważ ten układ był dokładany był przez serwis tutaj u nas, bo opryskiwacz fabrycznie miał zasilanie pompy cieczy roboczej z ciągnika, z hydrauliki ciągnika, a my przerobiliśmy to, znaczy my przerobiliśmy serwis, to przerobił na wałek. To rozwiązanie jest stosowane właśnie w ciągnikach, w których jest mniejsza wydajność hydrauliki, bo tutaj, jeżeli byśmy chcieli zastosować właśnie hydraulikę z ciągnika, to musimy mieć dużą wydajność hydrauliki, a w tych starszych ciągnikach jest mniejsza wydajność i dlatego dokładają tą pompę. Tak to na tą chwilę wygląda.